To była wyjątkowa gra uliczna, mowa o UZ City Game, która w czwartek zrzeszyła 35 studenckich drużyn. Zrzeszyła, ale i pobudziła zdrową rywalizację. Liczyły się bowiem nie tylko poprawnie wykonane zadania, ale też i czas. A że zadania zostały rozmieszczone w różnych punktach miasta, to i potrzebna była odpowiednia kondycja. Tej nie zabrakło na pewno Borsukom, czyli drużynie, która na mecie pojawiła się jako pierwsza. Na trzy pierwsze najlepsze zespoły czekały nagrody. Pozostali uczestnicy zabawy otrzymali uniwersyteckie gadżety. Dodajemy, że UZ City Game była jednym z elementów tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Studenta na naszej uczelni.